Cześć, ja jestem Rodaty, a przed Wami gra, która po części zachęciła mnie do tego, by w końcu złamać pewną złotą zasadę tego kanału, czyli brak let's playów na tym kanale. Chociaż zobaczymy, mam ochotę na trochę więcej materiałów niż tylko wrażenia z tej gry, ale tak zwanego Let's Play'o gówna raczej dalej na tym kanale nie będzie. Conan Exiles to produkcja, która wyskoczyła w moich zainteresowaniach w zeszłym roku. 31 stycznia 2017 roku ten tytuł pojawił się na Steamie. Przed Wami solidna, około 15-minutowa piguła informacji, co siedzi w tej grze, o co w niej chodzi, czym różni się od wielu innych, jak się gra, co tutaj się robi, czy warto, czy nie warto. Czyli taka solidna piguła w formie jednego materiału na temat tej gry. I od razu powiem dla osób potencjalnie nowych na tym kanale, hype'u, tutaj nigdy nie ma. Mnie jest bardzo ciężko zachwycić jakąś grą, więc zarówno będzie tutaj opis tego, co gra oferuje, jakie ma mocne strony oraz co tutaj zostało spierdzielone. Przynajmniej na razie w tej prezentowanej wersji. Po pierwsze, fantastyczny świat. Taki troszeczkę starożytny. Po drugie, survival. Po trzecie, możliwość gry na singlu, w kooperacji i w pełni oczywiście na serwerach sieciowych. Po trzecie, jest to gra od studia Funcom, które odpowiada m.in. za The Secret World, The Longest Journey oraz oczywiście MMORPG Age of Conan. Tym razem wychodzą z graczy z produkcją survivalowo kraftersko PVP w uniwersum oczywiście Conan'a, czyli można powiedzieć taka fantastyka plus starożytność plus oczywiście brutalność. Oficjalna cena Steamowa 30 euro w dniu wydania tej gry na Steamie, nieoficjalnie na G2 w cenie około 115-116 złotych. Część materiału macie bezpośrednio z gry, tak po prostu jakby się grało, część jakby z takiego adminowego edytora, więc nie zdziwcie się, że pokazując tutaj różne potężne bestie jakie tutaj występują w grze, nie będą one mnie atakować. Staram się pokazać maksymalnie to wszystko co gra oferuje. Rozpoc Zaczynamy jako tytułowy Exile, czyli wygnaniec, banita, zesłaniec. Zostajemy powieszeni na krzyżu. Ciekawe jest to, że robiąc postać, widzimy dokładnie za co nas skazano. Na przykład za... Wyporóżnienie się na jakiś posążek Boga. Według fabuły zostajemy uwolnieni przez osiłka, kto wie, może samego Konana, który daje nam tajemniczą bransoletę. Tradycyjnie, w przypadku gier sieciowych, jeżeli gracie, szukacie kogoś, nie wiem, do wspólnego pogrania, może na brodatym Discordzie się ktoś znajdzie, linka do tej platformy macie w opisie. Możecie tam zarówno korzystać z czatów, jak i takich jakby kanałów głosowych. Co mi na dzień dobre się spodobało w tej produkcji? Mamy możliwość postawienia w grze własnego serwera lokalnie. Jeżeli już kręci was granie w dużej ekipie, tak po prostu w pełnej sieciówce, serwery zdają się być do 70 osób, lokalne można z tego co wiem stawiać nawet do 100 osób. Mamy PvP. PvE oraz to ciekawe taki tryb jakby PvP Blitz, czyli serwery są resetowane co 30 dni. W przypadku własnego serwera, takiego lokalnego, mamy sporo opcji ustawień. Mnożnik doświadczenia, zdrowia, to czy ma być destrukcja budynków przez innych graczy czy nie, czy mamy pękać jak mały jeżyk po śmierci ze wszystkich przedmiotów, czy na przykład zabronienie dołączania ruskim na serwery. To wszystko jest w opcjach tworzenia własnego świata lokalnego, jeżeli zechcemy w ten sposób grać. Super Sprawa. No oczywiście serwery, takie publiczne, sieciowe, no to ustawiane są po prostu przez właścicieli. Na sam początek gry powiem tak, że w pierdziel dostałem 8 razy, nim zdążyłem się w tej grze w ogóle ogarnąć. A to były obozowiska wrogich NPC ów a to o, jakiś wrogi gracz na serwerach otwartych, a to jakaś dzika zwierzyna, do której nawet podchodzić nie ma sensu bez ekwipunku. Mechanika budowania i rozwijania postaci jest tutaj bardzo podobna do wszystkich innych gier tego typu, czy do Rasta, czy do Arka, czyli po prostu doświadczenie jakby crafterskie, które wydajemy na odblokowanie kolejnych przedmiotów do tworzenia e, lub e, do kolejnych jakby elementów budowli. Podobnie jak w innych grach musimy gotować jedzenie. Śpiwór, czy powiedzmy bardziej posłanie takie początkowe, robi tutaj nam za jednorazowy punkt respawnu, czyli musimy go postawić ponownie, chyba że mamy już takie duże, gotowe łóżko. Mamy system klanu na ser by nasza ekipa mogła korzystać ze wspólnych skrzynek, czyli musimy założyć jakby klan, jeżeli chcemy go założyć, czy po prostu dołączyć do kogoś innego. Jednak, wrażenie robi tutaj. Destrukcja, zniszczenie ściany, czy to w wyniku jakiegoś rajdu, czy po prostu rozbijając tą ścianę, bo chcemy sobie przerobić naszą budowlę, to nie tylko jej po prostu zniknięcie, to latające odłamki, walające się kamulce, to wszystko wygląda ładnie i to co widać było na trailera, gdzie ktoś tam wysadzał jakiś budynek innego gracza i to wszystko się w taki fajny sposób waliło. To jest realne i to w tej grze faktycznie występuje. Cały schemat gry trochę bardziej przemyślano tutaj pod względem budowania i destrukcji, i w pewnym mierze to to samo co Rust albo Ark, ale ktoś fajnie rozpisał, jak wykonać cały taki system w realiach, właśnie fantastyki i starożytności. To, jak te konstrukcje, budowle tutaj wyglądają, naprawdę bardzo klimatycznie, tak starożytno, fantastycznie. Plusem też jest brutalność. W walce można odciąć przeciwnikowi nogę, chociaż oczywiście jak to w większości takich wczesnodostępowych survivali, jeżeli kogoś tutaj stwierdzimy, że poszlachtujemy jakieś zwłoki, to one pyk, nagle po prostu sobie znikają. <grych> Atakować mogą nas zarówno gracze, jak i NPC, albo na przykład mogą się bić NPC z potworami. Kolejna sprawa to system mi osobiście najbardziej znany z Reign of Kings, czyli niewolnictwo. Mamy oczywiście tutaj możliwość związania przeciwnika, nawet innego gracza, zaciągnięcia jako jego po prostu postaci gdzieś za sobą, zamknięcia w naszym, nie wiem, domu czy w więzieniu w jakimś, które sobie stworzymy. Da się to zrobić, ale mamy nawet delikatny system niewolników w formie NPC-ów i to jest rzecz bardzo ciekawa, bardzo oryginalna tutaj, bardzo fajna. Możemy mieć takich NPC-ów jako naszych pracowników w osadzie, którzy będą pracować w naszych powiedzmy, może nie obozach pracy, ale czymś w tym stylu. Ciekawie wygląda też system religijny. Tak, dobrze słyszeliście. Jest tutaj system religijny. W specjalnych miejscach świata lub czasem u siebie w domu znajdziemy lub zbudujemy ołtarze, na których możemy składać różne ofiary w zamian za profity. A z czasem używanie nawet potężnych istot do swoich po prostu rozkazów, zwanych awatarami. I to wszystko było widać na trailerach, to też jest w grze. Niestety nie udało mi się tego osobiście przetestować w pełni tego systemu, więc tutaj polegam trochę na opowieściach, ale robi to naprawdę spore wrażenie. Chociaż na początku gry wybieramy sobie takie nasze jakby wyznanie, takiego jakby naszego boga, więc może tutaj jest w tym jakiś trochę większy sens. Łącznie gra oferuje już w dniu wydania na Steamie kilkadziesiąt broni i chyba ponad setkę rzeczy, które możemy tutaj postawić czy zbudować. No od różnych typowych ścian, przez bramy, pochodnie, stoliki do różnych craftingów lub do przerabiania surowców i to jest fajne, że ten premierowy kontent jest faktycznie dobry i dość dobrze dorównuje do innych gier na rynku. Fajne jest to, że nie każda osada, czy zaawansowane już takie jakieś miasteczko graczy będzie wyglądać tak samo, czyli jak różne takie kwadratowe wieże i mury. Jest tutaj masa różnych gobelinów, banerów, można stawiać różne jakby takie tablice, na których można coś napisać, są różnego rodzaju flagi, tego typu rzeczy, więc teoretycznie wiele różnych miast graczy może tutaj wyglądać dość różnie. Są też całe miasta i całe lokacje, w których są przeciwnicy, NPC, przeciwnicy tacy powiedzmy jak ludzie, ale również różnego rodzaju potwory. Są też podziemia, są lokacje podziemne, są nawet jakieś areny, w których walczymy z ogromnymi potworami. Więc jest całkiem ciekawie. Czy jest coś? Co jednak nie przypadło mi tutaj do gustu w wersji z końca stycznia 2017 roku, czyli też kawałek tego materiału o wadach tej produkcji. Przede wszystkim, początek gry nie jest taki jaki być powinien. Dla mnie istotne jest to, by pierwsze 15-30 minut gry powodowało u mnie opad szczęki i chęć po prostu dalszego grania. Conan Exiles zaczyna się na pustyni. Cały początek po prostu gry nie powala. Wygląda dość marnie, bym powiedział. Kolejna sprawa to dość spore wymagania sprzętowe. W minimalnych znajdziemy i 5 oraz 560. I odpaliłem tytuł na 660. I nie wyglądało to najlepiej. W zalecanych do ultra ustawień znajdziemy aż 1070, czyli powiedzmy tą linię aktualnie kiedy robiłem ten materiał najnowszą, więc ten rozrzut jakości karty graficznej od minimalnych do maksymalnych jest całkiem spory. Nawet na 1080 czasami zdarzały się solidne dropy klatek lub nawet doczytywanie się odległego terenu. Koszmarem, w dniu premiery tej gry było dołączanie do serwerów i wczytywanie. Czasami wchodzenie do serwera trwało 5 minut. Sporo jest też mocnych podobieństw elementów gry do arka albo rasta, czyli w pewnej mierze jest to takie kopiuj-wklej z dodaniem troszeczkę rzeczy od siebie. Jak mówiłem, czyli ten system niewolnictwa, ten system wierzeń, te podlokacje najróżniejszego rodzaju. No, twórcy dodali troszeczkę do tej gry od siebie, ale jednak sporo jest, no. Bardzo mocnych nawiązań, tak? Sporo jest też śmieszności. Kilofem na przykład można rąbać trochę drewna, da się kilofem coś tam wyrąbać e, z drzewa. Spory wylew, mają niekiedy NPC. Szczególnie szybkie zwierzęta. Wystarczyło. No, obrzucić dom dookoła kamieniami, by miały problem z ich przeskoczeniem. Moby bagowały się na dosłownie niewielkich obiektach, nawet na workach pozostawionych po zwłokach graczy. Stanie na kamieniu, na przykład, też możemy stanąć sobie na kamieniu i zregenerować zdrowie, i po prostu przeciwnicy walczą dookoła nas, latają te NPC dookoła nas na kamieniu i nie są w stanie nic zrobić. Więc, no, takie rozwiązania są tutaj absurdalne. Również słabe animacje to znaczy, postać dziwnie, czasami szybciej chodzi do przodu niż na boki. Czasami, kiedy widzimy, że szarżuje na nas jakiś przeciwnik, to on po prostu zaczyna sunąć w miejscu, ma jakąś zbagowaną animację chodzenia albo po prostu się laguje. Wygląda to bardzo koślawo. Również ludz przeciwników, z NPC-ów też wypada blado. No, kiedy zabijemy na przykład jakiegoś przeciwnika, który ma na sobie jakąś zbroję, ma na sobie jakiś miecz i to jest NPC to, kiedy chcemy go otworzyć, czy jakby zlutować go, to się okazuje, że on nic na sobie nie ma w przeciwieństwie do standardowego gracza. To, co chciałbym w tej grze zobaczyć w przyszłości, to przede wszystkim inteligentne NPC, które poza graczami w jakiś sposób budowałyby po prostu jakby małe osady, własne budowle, tak? Jest taki, w niektórych grach suriwalowych był chyba taki system, gdzie NPC potrafiły coś tam zbudować same. Kolejna sprawa to coraz większy świat. Aktualnie mapa jakby kończy się na północy i ograniczona jest taką jakby zieloną barierą, ale widać, że coś tam w przyszłości będzie dodawane. Mam nadzieję, że ten świat będzie coraz większy. Smarcie warsztatu Steam, to też chciałbym zobaczyć. Tutaj na pewno znaleźć będziemy mogli dodatki, może jakieś nowe bronie, może skiny na coś, może inne tekstury i tak dalej. Różne coś. Się. Zobaczymy. Finalnie rzecz biorąc, bawiłem się w Conan Exiles nieźle. I tak ten ty tytuł oceniam. Mamy dostatecznie duży kontent, mamy duży, dobrze zaprojektowany świat, bardzo duży i wymagający podróżowania. Konkretnymi trochę jakby trasami, czyli mamy jakby delty rzek, mamy jakby kaniony i tak dalej, mamy wodospady, i gdzieś tam są różnego rodzaju przejścia, więc ten świat nie jest taki płaski i to jest bardzo fajne. Może też zdarzyć się taka sytuacja, kiedy jacyś gracze zbudują jakiś fort na przykład w dolinie rzeki, no i na przykład będą pobierać opłaty za przejście gdzieś tam w jakiś fragment mapy. No taki po prostu RPG, jakby roleplay. Oczywiście, jeżeli chodzi o surwiwale sieciowe, to mamy niesamowicie popularnego rasta oraz Arka. Jakakolwiek nowa gra survivalowa, trochę musi się z nimi mierzyć i na pewno będzie bardzo dużo porównań tej gry do Rasta czy do Arka i pewnie ludzie będą pytać co jest lepsze. Zaletą jest powiedzmy tutaj z góry nastawienie na mody oraz zasadniczo ciekawy model walki. Z potworami, polowania, tutaj z tego co wiem nie da się tak łatwo zrobić po prostu źródła jedzenia, które będzie nieskończone. Tutaj musimy polować. Musimy walczyć z NPCami, z innymi graczami im głębiej w mapę, tym oczywiście trudniej są bardzo trudne też lokacje. Szalenie spodobał mi się system budowli. Ich po prostu wygląd, ogólny klimat tej gry jest naprawdę, w mojej ocenie, bardzo fajny. Nastawiony na taką lekką fantastyczną starożytność. Wygląda to w mojej ocenie mega i ten klimat strasznie mi tutaj pasuje. Plusem z góry jest też wsparcie dla języka polskiego. Troszeczkę koślawo, ale coraz więcej opcji jest po polsku. Grę bez żadnych tłumaczeń mamy po prostu jakby z polskim wsparciem oficjalnym. Gra jest fakt, fakt faktem podobna do Arka i Rasta, pod niektórymi elementami, ale przyjemnie wprowadza ten system jakby miejski. Mamy sporo więcej opcji jakby zarządzania swoimi włościami, budowania, a świat jest bardziej nastawiony na takie PvE E plus PVP, a nie tylko i wyłącznie PVP. Nie jedynie atakowanie innych graczy. Na plus również niewolnictwo. Nie spotkałem się niestety z opcjami szybkiej podróży w tej grze. Przydałyby się jakieś monty, może jakieś konie, coś w tym stylu. Również głębia świata. Czyli im głębiej wchodzimy w mapę, tym potężniejsi są przeciwnicy. Inne lokacje, lepszy lód, nawet podziemia, jak mówiłem. Świat to spory plus tej gry. Po prostu. To co plusem. Nie jest. To zasadnicza absurdalność niektórych rozwiązań. Miliardy patyków na ognisko są potrzebne, zdobywanie drewna girofem, błędy animacji naprawdę, jest szalenie słabe animacje w tej grze. Tradycyjnie, jak w Survivalach, spierdzielona jest optymalizacja, czyli ścien, ściny i zwiechy są tutaj standardem. Mimo wszystko uznaję ten tytuł za godny przynajmniej obserwowania. To nie jest w mojej ocenie tytuł słaby, jest tak powiedzmy delikatnie dobry. Jak mówiłem, cena w dniu e, wydania tej gry na Steamie około 30 euro, nieoficjalnie na G2 do około 115 zł. Ja pozostawiam Conan Exiles od siebie, taką miniaturkę leciutko zieloną, czyli nie jest to tytuł przeciętny, ale też nie jest jeszcze bardzo dobry. Zobaczymy. Cóż, tyle.